Czym jest dla ciebie szczęście? Zanim przejdziesz dalej do sedna dzisiejszej animacji, napisz swoją pierwszą intuicję w komentarzu. No i nie zapomnij zainspirować się propozycjami innych komentujących. Dla każdego może być to co innego, no ale inspirować się warto. Gdy mówimy o tym, jaki mamy cel w życiu, czy jak chcemy żyć, często jedną z pierwszych odpowiedzi, jaka pada, to to, że chcemy żyć w szczęściu i spełnieniu. I choć poruszamy się tu po niezwykle niejasnych ogólnikach, okazuje się, że można bardzo jasno zdefiniować, czym szczęście jest i jak rozróżnić je od stanów i rzeczy, które tylko to szczęście udają lub próbują je zastąpić. No i pomoże nam to odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ludzie ambitni nie mogą zaznać szczęścia. Na tym kanale przeanalizowałem w animacjach ponad 50 ważnych książek rozwojowych. Drugie tyle napisałem, własnych felietonów i refleksji, zrobiłem dziesiątki livestreamów i webinarów i temat szczęścia pojawia się prawie za każdym razem. Bo za każdym razem odwiedzają moje materiały osoby ambitne, inteligentne i ciągle szukające. Ubrane jest to w formie pytania, w formie sugestii, inspiracji, ale ta niezaspokojona potrzeba wiedzy na temat szczęścia skłania mnie do refleksji. Szukamy w złych miejscach. Zanim jednak idea, jak znaleźć szczęście, coś, co będzie nam wszystkim łatwiej wskazać. Czym jest nieszczęście? Tutaj znajdziemy całą galerię ciekawych i łatwych do wskazania odpowiedzi. Będzie to samotność, bieda, choroba w rodzinie, bezrobotność, niepełnosprawność, złe oceny w szkole, zwolnienie z pracy, nieudany biznes. Można mnożyć i mnożyć, zarówno na ogólnym poziomie, jak i na bardzo osobistym, jak na przykład zdrada przyjaciela, odrzucenie partnera, niemoc, gdy próbujemy pomóc komuś upartemu z rodziny i tym podobne. O złych rzeczach, które nas unieszczęśliwiają, moglibyśmy napisać całe eseje. Tak nasz umysł jest skonstruowany, że zwraca uwagę na to, co nam zagraża i nas niepokoi i łatwiej to zapamiętujemy. Z reguły dlatego, by na przyszłość tego po prostu unikać. Ale czy uczymy się na błędach? No to jest temat na inną animację. By jednak wyłuskać z tego wszystkiego szczęście i jak je pogodzić z ambicjami, które ciągle zawyżają nasze oczekiwania wobec świata, odpowiedzmy sobie na kilka pytań. Czy szczęściem można nazwać takie rzeczy jak weekendowy wypad do klubu, piękne wakacje z rodziną, nowy piękny samochód, spędzenie popołudnia na graniu w gry lub oglądanie seriali? Czy ujednolicając ten zestaw pytań, czy możemy nazwać szczęściem krótkie okresy, gdy patrzymy z zachwytem na coś, bawimy się i skaczemy do muzyki lub relaksujemy się przy serialach i grach? Sądzę, że opinie będą stosunkowo mieszane. W końcu umówmy się, że w żadnej z tych rzeczy nie ma nic, co jest w oczywisty sposób złe i niewłaściwe. No i tu zgoda. Tylko czy jest to szczęście? Po analizie wszystkich materiałów i rozmów, zarówno z widzami, jak i moimi mentorami, mogę jasno stwierdzić, że szczęście to niezwykle spokojny stan, w którym możemy śmiało powiedzieć: świat, który mnie otacza, podoba mi się dokładnie takim, jaki jest. I tyle. Nie potrzebujemy więcej. Gdy więc dojdziesz do tego stanu, to jest szczęście. Wówczas twoje oczekiwania wobec rzeczywistości zostały spełnione. To sposób patrzenia na świat przez pryzmat tego, co od niego otrzymujesz już teraz. To specyficzny, spokojny stan akceptowania ciągle zmieniającej się rzeczywistości i poczucie tego, że mamy nad nią pewną kontrolę. Weźmy jednak sprawę oczekiwań. Czasem złośliwie mówi się, żeby być szczęśliwym, trzeba być w obecnym świecie głupim albo ciągle obniżać swoje oczekiwania wobec rzeczywistości. Że osoba prawdziwie ambitna i inteligentna nigdy nie zazna takiego spokoju, bo ciągle będzie dążyła do lepszego stanu lub będzie widziała dziury w otaczającym świecie. No i to jest sedno problemu. Ludzie ambitni mają tendencję do niezaznania spokoju, do ciągłego szukania, zawyżania poprzeczki. I te ambitne cele, to one właśnie nazywane są przez nich szczęściem. A jeśli one nie wychodzą, nie udaje się ich spełnić, no to pojawia się nieszczęście i porażka. I jest to taki szalony cykl gonitwy za króliczkiem, który jest przerywany przez okazjonalne wypalenia i postoje właśnie na dyskotekę, serial, grę, wakacje czy nowy samochód. A jako że z reguły osoby ambitne na to stać, to przy pierwszym kontakcie te osoby będą całkiem radosne i uśmiechnięte. Tylko jest jeden problem. To nadal nie jest szczęście. Ludzie ambitni, podobnie jak większość społeczeństwa, myli szczęście z zabawą. Jeśli nie możemy osiągnąć tego stanu szczęścia, tego spokoju, ukojenia, zamieniamy to na zabawę. Zabawa jest odreagowaniem i jest wydaniem ciężko zarobionych pieniędzy. Tak ciężko, że często okupionych własnym zdrowiem i nerwami w pracy. To nie jest szczęście.
To ciągły cykl nerwów, złości w życiu oraz momentów odreagowania, zabawy i szumu, który ma nas odciągnąć od porażek dnia codziennego, pozwolić na chwilę zapomnieć, że ciągle biegamy za króliczkiem. To ten paradoks wakacji, że zajeżdżamy się w robocie cały rok tylko po to, by przez 2-3 tygodnie w ciepłych miesiącach odciąć się od tego i z jeszcze większą niechęcią wrócić na kolejny smutny rok. To nie jest szczęście. Co można z tym zrobić? Zatrzymać swoje oczekiwania na pewnym poziomie, przestać ciągle gonić za czymś, próbować ciągle coś udowodnić sobie czy innym. I wiem, to nie będzie łatwe. Każdy z nas ambitnych będzie miał inny sposób, w jaki jesteśmy wkręcani przez swoje ambicje i niepokojeni przez swoje porażki. Ja też należę do typów ambitnych, ale również melancholijnych i miewałem tendencję lata temu do odpływania w takie szalone dywagacje. Co by było, gdybym z tą wiedzą, co mam obecnie, cofnął się o 10 lat? I oczywiście takie rozważania do niczego mnie nie prowadziły, oprócz poklepania samego siebie po plecach, ale spróbowałem kiedyś, próbując leczyć się z tego głupiego umartwiania się nad swoimi porażkami, podejść do tego z zupełnie innej strony. Zacząłem rozmyślać o tym, czego na pewno bym nie zmienił, jakie decyzje na pewno bym powtórzył. I po jakimś czasie doszedłem do wniosku, że mimo wszystko podjąłem tych dobrych decyzji, tych, które bym powtórzył, wiedząc co wiem teraz, naprawdę sporo. To sprawiło, że wyrwałem się z tych ambitnych, melancholijnych wycieczek, wyrzucania sobie ciągle, że nie zrobiłem tego czy tamtego i zdałem sobie sprawę, że jestem w miejscu, w którym większość otaczających mnie rzeczy może zostać taka, jaka jest. To dało mi wiele spokoju i uświadomiło, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Tak więc i tobie życzę sporo tego spokoju ducha, tej kojącej myśli, że jest dobrze tak jak jest. Dzięki za twój czas. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, nie zapomnij subskrybować z dzwoneczkiem, jeśli nie chcesz przegapić niczego i jak zawsze pozostań nieprzeciętny.